Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj dość nietypowy odcinek, dość nietypowy, naprawdę, ponieważ dzisiaj przychodzi do mnie fryzjer, a ja wczoraj zrobiłam jeszcze głosowanie na Instagramie. Jeżeli ktoś Was sam tam jest, to mógł zagłosować. Dzisiaj stwierdziłam z Jarkiem jeszcze to, że jeżeli już taki challenge robię na Instagramie, że to oni wybierają mój nowy kolor. I może i Wy, może tam jesteście, jak nie, to zapraszam Was bardzo serdecznie. Tak, ale co do obcięcia i czy w ogóle będą włosy ścięte, to zostawiam to fryzjerowi, niech on decyduje, taki challenge dla niego. I nie wybieram, jak on to zrobi, jak to w ogóle będzie wyglądało. Także no, jest to po prostu ciekawa. I już Wam pokazuję tutaj, jak to wyszło. Było głosowanie. I już Wam pokazuję, moment, muszę tutaj pójść, bo już wyniki są ciut inne. Gdyby było teraz, to jest 50 na 50. Ale głosowanie zakończyłam rano. I jest tak. 46 na blondy, 54 na brąz. Ale gdyby zakończyło się w tym momencie, kiedy to nagrywam, a niedługo przychodzi fryzjer, to byłoby... nie widać. 50 na 50 i co? To ja bym miał wtedy począć? Połowę głowy zrobić blond i połowę brązu? No, także tak. Jeżeli Was jeszcze nie ma na moim Instagramie, to Was serdecznie tam zapraszam. Nazwa taka sama, jak tutaj mama z na wózku. Dobra, ja lecę, bo niedługo przychodzi fryzjer, także zostańcie ze mną. Będą ciemne. Są już ciut ścięte, żeby... bez sensu nie farbować włosów. No i zobaczymy, jak to będzie faktycznie wyglądało. No dobrze, kochani. Powoli widzicie moją rękę. Rozmazaną rękę, ale jest ręka. Powoli widzicie mój kolor. Powoli widzicie okulary. Oko. I ta-da! I jak, kochani? Podoba się? Bo mi się bardzo podoba, powiem Wam szczerze. Jest super, chociaż naprawdę serce mi łomotało dzisiaj strasznie, bardzo strasznie. Ale i wzięłam tabletkę uspokajającą, mam taką do ssania. I powiem Wam, no jest mega czad! Prawda? No kto się z mną nie zgodzi, że jest pięknie? Jest pięknie i wiem, że teraz te włosy będę układała, że one będą się układały nareszcie, bo już nawet z Łukaszem rozmawiałam, że tak w sumie no to jak miałam już te włosy dłuższe, no to one w ogóle mi się nie układały. Nic, mogłam zrobić loki falowane, nie układały się, bo za 15 minut miałam je proste. Czy je wyprostowałam, to za 15, pół godziny minut miałam po prostu nieproste, tylko coś się działo na tym łbie. I on aż był zdziwiony, dlaczego tak mi się dzieje, przecież zawsze mi się włosy dobrze układały. Jeżeli zrobiłam loki, to miałam je 2 dni, 3, aż je umyłam. No, także tak. Ale jest super. Fakt, bałam się, jak najpierw mi Łukasz ścinał te włosy przed farbowaniem, no bo po co farbować włosy, które zetniemy. Więc jak już czułam na karku, sobie myślę, no ja cię kręcę, tak blisko karku idzie, ciekawe co to będzie. No a tak włosy miałam trochę zniszczone przez te blondy, nie okłamujmy się. I mimo tego, że chciałam zapuszczać włosy, no to chyba już mi nie będzie dane takie długość włosa, jak miałam kiedyś po pas, po łopatki. No nie, po prostu już któryś raz zapuściłam włosy prawie do tego samego momentu. I po prostu ścięłam, tak? Czekajcie, zobaczę, co to. Mój fryzjer Łukasz powiedział, że miał ciut inny pomysł na moje włosy jeszcze. Jak mu powiedziałam, że w sumie taki kolor to ja miałam z 5 lat temu, jak Dorotka była mała, miała z 2-3 miesiące, to miałam podobny kolor, tylko że miałam tutaj włosy gdzieś takie, a tu miałam takie, tak asymetrycznie ścięte. I on do mnie mówi, Ewa, wiesz co, ja miałem podobny pomysł właśnie teraz na ciebie, ale bałem się tego, że to będzie dla ciebie za wielki szok,
że po prostu z takich włosów nagle będzie tak. Ja mówię, że nie, w sumie to chyba nie. No i fajnie, więc może następnym razem zrobimy coś inaczej, że tutaj tak, a tutaj właśnie ładnie, ładnie tak. No zobaczymy, teraz jak już mam tą długość włosów, gdzie jednak już nie zapuszczam tych włosów, no to mogę już kombinować. Najgorzej było dla mnie właśnie, że dojść do tego momentu, że niby zapuszczam włosy, chciałam zapuścić włosy, ale jednak widzę, że nie dam rady zapuścić tych włosów, bo one mnie po prostu strasznie denerwują. I jak mam rozpuszczone te włosy, to ta twarz jest taka, te włosy takie spłaszczone, a tak, taką długość włosów ja ładnie sobie, wiecie, ułożę, napuszczę tutaj tak ładnie, żeby było i w ogóle takich pełno, tak jak faktycznie mam tych włosów pełno. No i tak! Także będziemy pewnie coś kombinować następnym razem. No i na razie będziecie mi widzieć w takim kolorze włosów. Zobaczymy jak długo, czy coś mi znowu nie pstryknie, czy nie pstryknie znowu. I to chyba trochę źle powiedziane, bo no tamten kolor włosów miałam ponad rok robiłam, więc no długo. Ale tak, na razie będę w takich włosach. Z jaką długością w przyszłości? To się okaże. Mam nadzieję, że Wam się podoba mój kolor włosów. Dałam wyzwanie na Instagramie. Powiodło się, czuję się dobrze. No i tyle. Także kochani, lajkujcie, subskrybujcie i zapraszam Was kolejnym razem. Buziaczki! Pa!